Szanowni Państwo, projekty uchwał w trybie dwóch czytań, druk nr 1456, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013, dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 852-853 oraz zmiany w planie wydatków w działach 600, 750, 900 i 921. Projekt przedstawia pani dyrektor Okarmus. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera po pierwsze zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 92 tysiące. Jest to w związku ze zwrotem przez ZUS kosztów oraz wpływami z tytułu odpłatności za żywienie. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych kwota 93 690 zł zadania budowa estakady w ciągu ulic Nowochódzkiej i Powstańców Wielkopolskich na zadania stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie oraz przebudowa przepustu pod ulicą Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sodu. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących 35 780 zł. Jest to zadanie utrzymanie i remonty dróg na zadanie dekoracja miasta Krakowa oraz w ramach środków zaplanowanych na realizację programu unijnego. Pozostałe zmiany dotyczą zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna. Czy są prezentacje innych komisji? Nie widzę. Szanowni Państwo, stanowiska klubów radnych nie ma. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, wyznaczam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 1 października 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 3 października 2013 roku, godzina 15. Sprawa dotyczyła druku 1456.